Już ukrywam jeszcze, tylko o to ukrywam. O. Czas start. Dobra. No dobra, kochani, witam, witam was po raz czwarty na ConLine. Ie. Ja jestem Mary, reprezentuję Stowarzyszenie Graj Kolektyw oraz kapitułę Quentina. I dzisiaj, na ostatniej tej prelekcji, zamierzam was zabrać na wycieczkę po cyfrowym ktulu. Czyli zbadamy sobie oczywiście nie wszystkie, ale wybrane gry wideo, które poruszają e, tematykę zwoktulu, bądź są oficjalnie e, oparte na niej, bo takie też będą i ostatnio takie wychodziły. E, przy starszych tytułach trochę pospoiluję, przy nowszych tytułach nie będę, obiecuję, zwłaszcza że niektóre gry zasługują e, na zagranie zdecydowanie. Natomiast e, Pierwszych słowach mego listu, w takim razie cofamy się do roku 1992. Ja wam będę puszczać gameplay i będę przesuwać momenty, które chcę pokazać. Natomiast, kochani, to jest gra Alone in the Dark. I to jest 92, 92 rok. To jest Survival Horror. I on rzeczywiście w swoim założeniu jest oparty na mitologii Lovecrafta. Mamy tutaj wyraźne, raz że anonsowane, ogłaszane, ale dwa widoczne odniesienia do przypadku Charlesa Warda, znanego przecież miłośnikiem Lovecrafta. To jest opowiadanie, które on napisał. I tutaj jakby będziemy mieć silną referencję i silne odniesienie właśnie do niego. Mamy też jakby silne inspiracje widoczne Edgarem Alanem Poe, tak? I upadkiem domu Asherów. Natomiast o co chodzi w grze? To jest gra studia Infogrames. Infro... Games, survival horror, mówi się, że to jest dziadek tych survival horrorów. Mamy, kochani, dwóch bohaterów do wyboru. Tak, od razu możemy sobie wybrać, nie żeby to miało jakieś znaczenie fabularne na końcu, bo i tak znajdujemy się w nawiedzonym domu w posiadłości w Derseto. Mamy Eduarda Carnbiego, który jest naszym detektywem i mamy Pannę Hartwood, która jest córką Jeremiego Hartwooda, w którego sprawie jedziemy właśnie do posiadłości Derseto, ponieważ Jeremy Hartwood się powiesił. Dom znajduje się w Luizjanie. Mamy rok 24, 1924. I jedziemy do domu sprawdzić, znaleźć w zasadzie list, który Jeremy Hartwood zostawił w fortepianie, więc od razu też kierujemy się na strych. Widzicie, że tutaj mamy długie wprowadzenie i dużo będziemy sobie tu czytać. I tak, tutaj muszę zaznaczyć, że grafika tamtych czasów no teraz już nie jest do końca znośna, więc jeżeli macie dużą, dużą dawkę tolerancji, to sobie w to zagrajcie albo obejrzyjcie gameplaye. Tu będziemy głównie czytać, 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 znajdować. Listy, analizować, znajdować wskazówki. Tutaj ten gameplay nie jest po pierwsze tak angażujący, po drugie ciekawy, jest męczący. Ale fabuła. I sam klimat całej tej gry naprawdę wciąga, i naprawdę moim zdaniem, warto sobie nawet obejrzeć po prostu kat tak? Bo to jest po prostu ładny, może nie tyle ładny, ciekawy film, tak? To jest pierwsza katcena scena, samochód, którym podjeżdżamy pod posiadłość. Nie, nie ma znaczenia, którego bohatera wybierzemy, bo i tak gdzieś tam jedziemy w to samo miejsce i w ten sam sposób ta animacja jest taka sama. W całym domu znajdowane są przez naszych bohaterów dokumenty wskazujące właśnie na to, że Dreseto zostało zbudowane przez okultystycznego pirata, który nazywał się Ezekiel Prext i on miał pod domem wybudowane jaskinie, tak, których używał do mrocznych rytuałów. I po to to robił, żeby po pierwsze pomnożyć swój majątek, po drugie, żeby przedłużyć swoje życie, tak. Ostatecznie prekst zostaje zastrzelony, Derseto jest spalone, no ale duch preksta oczywiście, jak wiemy, o tu jest strasznie fajna właśnie rzecz, że ten widzimy od razu. Że coś, na coś, coś na nas patrzy. Tak? To jest właśnie ten demon, to jest ten duch preksta, który żyje dalej. E, jego zwłoki zostały wniesione przez jego służbę do starego drzewa, właśnie ukrytego w jaskiniach pod Derseto. E, no i de facto dowiadujemy się dalej, że Jeremy Hartwood popełnił samobójstwo, aby. Uniemożliwić prekstowi zawładnięcie jego ciałem. tak, I dlatego ten duch preksta skupia się teraz na postaci gracza. No i jeżeli tutaj jest prosta zasada, jeżeli stracimy przytomność w wyniku walki, tak, tu jest walka, zaraz wam pokażę, to ciało, ciało postaci gracza jest przeniesione do ołtarza, właśnie pod to drzewo i opętane przez Prexta, tak. Końcówka jest taka, że możemy sobie, jak już wszystko przejdziemy i uda nam się przeżyć, to. Drzwi Drzwi wejściowe zostają otwarte, bo jak widzicie, po wejściu do tego domu wszystko zostało zatrześnięte. Wtedy możemy opuścić dom, ale też twórcy pozostawiają taką zagadkę na koniec: że odjeżdżamy tym samym samochodem, z tym, że szoferem naszym jest szkielet. Więc już możemy się domyśleć, że tutaj coś, coś złego się wydarzy, tak? Oczywiście, jak widzicie, rozgrywka to jest prerenderowane dwuwymiarowe środowisko, trochę symulujące właśnie trójwymiarowe są zmienne ustawienia kamery. Na to nałożone są jakieś trójwymiarowe obiekty. Albo postacie. No i możemy tak. Głównie tutaj właśnie szukamy. Tu idziemy na ten strych. Głównie tutaj analizujemy, wąchamy ściany, szukamy śladów i tak dalej. Ten inwentarz również jest bardzo słaby, bo ilekroć musimy walczyć, to musimy wszystko załatwić przez wchodzenie do inwentarza. Tak więc ta dynamika tutaj no nie jest najlepsza i naprawdę jeszcze długo minie, zanim ona będzie dobra. Bo Alone in The Dark ma chyba pięć części, z tego co pamiętam. Trzy takie klasyczne, właśnie z lat 90., i kolejne, które pojawiają się już w latach 2000, a ostatnia chyba w 2015. Ale już dalej, nie będę tego opisywać, dlatego że pierwsza część de facto to jest jedyna, która skupia się tak bardzo na Lovecrafcie. Chciałam Wam pokazać, właśnie jak wygląda tutaj. Jakieś stworzenia mitów, bo one są, kochani, one tutaj są i właśnie jak mówiłam o tych jaskiniach, to poza tym, że tutaj się właśnie pojawia duch preksta, tak i tutaj są jakieś różne zombie i tak dalej, i tak dalej. O, właśnie widzimy zombie, ale oprócz tego mamy te jaskinie, i zaraz postaram się do nich tutaj dotrzeć. O! E, no właśnie. O, o, o! Jest tam Ktonianin, z którym się. Z którym się będziemy ścierać, tak? W związku z tym zobaczycie, jak to wygląda. A jest, no, dawaj, mi tutaj to. Halo. No, chyba tego nie uruchomię. Albo nie umiem, no nieważne. W każdym razie jest Ktonianizm rzeczywiście, i schodzimy sobie do, tak jak widzicie, w podziemia tutaj. I Dobra, nieważne. I jest w każdym razie duży taki potwór, który graficznie jeszcze dużo wymaga i dużo rzeczywiście nie jest przerażający, tak jak powinien być, ale już się tutaj pojawia, tak? Mamy strasznego kurczaka, z którym również się ścieramy. Te potwory no, wołają troszeczkę o, o dopracowanie i ta walka też nie jest tak najlepsza, jeżeli chodzi o gameplay, ale jak widzicie, mamy tutaj solidną dawkę różnych właśnie śladów, różnych lokacji, które możemy sobie zwiedzać i ta tajemnica jest kilkuwymiarowa, tak, o, to jest właśnie ten Ktonianin, którego pokonujemy, więc jeżeli Macie tolerancję, właśnie, w, o tu jest kurczak. Jeżeli macie tolerancję w stosunku do grafiki, możemy jej trochę wybaczyć, to fabularnie naprawdę ta gra zasługuje na to, żeby ją chociaż przeczytać albo obejrzeć właśnie gameplayowo. Tak? To polecam, bo to jest taka pierwsza, która rzeczywiście, jak ja grałam mając te kilka latek, to się bałam strasznie tego domu. tak? Teraz to już po latach to nie jest to samo. No ale mimo wszystko to jest ładnie napisane też. To jest ładnie napisane. Tutaj naprawdę niektóre gry z dzisiejszych czasów. Mogą uczyć się od scenarzysty, który robił Alone in the Dark. No dobra, ale idziemy dalej, bo idziemy do Cthulhu Dark Corners of the Earth. I to jest gra, która wyszła w 2005 roku. I mamy tutaj, to jest znowu oczywiście survival horror, bo to. To, to ten zlepek słów jest straszny. Już ta grafika wygląda lepiej. Już mamy ładnie zrobione kat sceny, już mamy lepsze animacje. Nadal to z perspektywy 15 lat wygląda gorzej i wcale nie aż tak zachęcająco, ale tutaj jest fajna fabuła. Tutaj jest fajna fabuła, tutaj jest też ciekawy gameplay. Ta gra chyba zdobyła 76 na Metacriticu, w związku z tym jak na tamte czasy to jest nieźle, jak na dzisiejsze czasy też jest nieźle. Tu wcielamy się w, mamy rok 1915 i story jest takie, że mamy Jacka Waltersa, to jest były policjant, prywatny detektyw teraz, który wychodzi świeżo z psychiatryka, po tym jak, jak konfrontował się z domem okultystów w Bostonie i tam był kult Jitjan. tak, więc znowu mamy mityktulu tutaj oczywiście, no i on po tej konfrontacji jest stwierdzony, że ma amnezję, idzie do szpitala psychiatrycznego, to właśnie nam pokazuje pierwsza ta scena i potem przechodząc do gameplayu już idziemy jako detektyw do miasta, de facto do, do Innsmouth, tak, i tam będziemy badać sprawę związaną z istotami z głębin. Więc jest tutaj silne nawiązanie, zresztą ta gra od razu jest powiedziane, że to jest to w tytule ma nawet kolor w w związku z tym od razu gdzieś tam wiemy, czego się spodziewać. Co jest ciekawe, tutaj od razu jest ten taki ciemny, duszny klimat taki rzeczywiście czuć, że on jest, że to jest takie miasto, gdzie nikomu nie wolno ufać, tak? Ta grafika nie jest najlepsza, ale to też moim zdaniem fajnie podbudowuje i wspiera całość ten cały ogląd tej gry. Na początku w ogóle gramy bez broni, to jest fajne, bo to buduje napięcie i tak pamiętam, że taka misja w Maxie Pejnie też była, że tam mieliśmy chyba tylko na początku nic, a potem kij baseballowy, więc tu jest podobnie na początku, potem oczywiście ten dostęp do broni jest, nie ma hada, nie ma celownika, więc ciężko się strzela. To operowanie bronią jest dosyć wymagające i trochę psuje radość z rozgrywki. Tak samo jest durne AI. Sztuczna inteligencja tutaj naprawdę potrafi się bagować, potrafi zachowywać się zupełnie nielogicznie, więc pod tym względem ta gra cierpi, natomiast tak samo, o, jeszcze voice jeżeli chodzi o minusy, to też są tutaj straszne, e, tekstury są słabe, grafika jest kiepska, ale, e, ale klimat i fabuła są fajne, więc to jest taka chyba pierwsza, większa gra ze Wktulu, oficjalnie właśnie nazwana ze Wktulu, którą warto sobie przyswoić, e, tutaj będzie właśnie dużo nawiązań do Widma z Nadinsmuth, więc fajnie sobie to można przeczytać, bo twórcy bardzo ciekawie do tego podchodzą. No mnie się podobało. Mnie, ja sobie odświeżyłam tę grę jakiś czas temu, żeby, żeby właśnie sobie zobaczyć, jak, jak te stare Cthulhu gry się bronią wobec dzisiejszego Sinking City, o którym jeszcze sobie powiemy. I to szczerze powiem, że ten Dark Corners się broni o tyle, że jest lepsze nawet niż kolejna gra, którą chcę Wam pokazać, czyli Call of Cthulhu Official, official Game, tak, które wyszło w 2000 w 2018 roku. Tę grę polecam. Ona jest chyba nawet teraz w jakiejś przescenie na Steamie, tak mi się wydaje, w związku z tym warto sobie ją przyswoić, a jeżeli nie, nie chcecie grać, to, to obejrzyjcie sobie właśnie na przykład walkthrough na, na YouTubie. No i właśnie, mamy dalej. Chciałam Wam pokazać Call of Cthulhu Official, gra z 2018 roku, chyba z tego co pamiętam. I mamy tutaj mamy tutaj znowu jakby temat, temat ludzi i miasta Ismów. Wcielamy się tutaj w Edwarda Pearsa. To jest oczywiście też detektyw. Też detektyw, bo jak żeby inaczej, prywatny detektyw. I tutaj jest fajne, bo graficznie to jest całkiem niezłe. Już pierwsza ta lokacja tej wioski rybackiej tego insmu, do którego przybywamy, to jest, już tworzy fajny, ciężki klimat. Widać to przytłoczenie. Tu w ogóle te lokacje są ciekawie zrobione, bo później będziemy mieć szpital psychiatryczny, będziemy mieć jaskinie. Oczywiście, gdzie są różne mroczne rytuały, nie będę wam zdradzać zakończeń. Powiem tylko, że jest ich kilka, co jest bardzo fajne, bo te linie fabularne są zróżnicowane. I De facto mamy możliwość rozwoju postaci, tak, która wpływa na to, czy mamy dostępne jakieś opcje dialogowe, czy mamy dostępne jakieś rozwiązania zagadek. I to jest fajne, bo to wpływa też na tych kilka, właśnie oferowanych przez twórców rozwiązań, zakończeń. Punkty doświadczenia, oczywiście, dostajemy za to rozwiązania zagadek różne i możemy je właśnie pchać i rozwijać dzięki temu umiejętności, które wpływają właśnie na tą rozgrywkę i na wybory, tak? Ten gameplay de facto jest lepszy niż na pewno animacja, lepszy niż grafika, aczkolwiek tak jak widzicie, mówię, wracając jeszcze do tych graficznych, do tych lokacji, mamy wioskę rybacką na początku, potem będziemy mieć jeszcze taką dużą posiadłość, którą badamy, w której też dzieją się dziwne rzeczy. Sami zobaczycie, jak zagracie. I to wygląda bardzo fajnie. I te zagadki, ta fabuła w ogóle, scenariusz. On nie jest zły. On jest naprawdę ciekawy. On jest mocno osadzony w świecie Lovecraft'a. Naprawdę jest angażujący, natomiast dialogowo ta gra jest kiepska. Jest kiepska, te dialogi nie są najlepiej napisane, a jeżeli dodać do tego koszmarne animacje postaci, gdzie tutaj no, te modele się po pierwsze powtarzają, co jeszcze można wybaczyć, ale niesynchronizowane ruchy ust, tak. Koszmarne są te voice-overy też, to trzeba przyznać. One są bardzo do siebie po pierwsze podobne, są takie zupełnie bez jakiegokolwiek wczucia się w te role, tak. Te animacje na przykład różnych modeli są bardzo do siebie podobne, więc my co chwila w zasadzie widzimy tę samą osobę i to bardzo na to wpływa. No tutaj widzicie właśnie, o, dostępne różne opcje dialogowe i jeżeli czegoś, jakiejś umiejętności nie rozwinęliśmy, to na przykład e, tam elokwencja, to na przykład nie pozwala nam, jest taka kółeczka, e, popchnąć do przodu jakiejś, jakiejś opcji fabularnej, czy właśnie dialogu, czy dostanie jakiej, jakiejś informacji. E, tutaj tak naprawdę znowu skupiamy się na takim wąchaniu ścian, Analizowaniu, zbieraniu śladów, rozwiązywaniu zagadek, które są trochę banalne, ale całość tego scenariusza jest naprawdę taka Lovecraftowska. Więc gdybyśmy to wzięli pod uwagę, to ja myślę, że ta gra jest niezła pod tym względem. Ona na Metacriticu ma 60 kilka, więc gorzej niż Dark Corners. Więc ja, ja raczej sugeruję, żeby ją sobie obejrzeć co najwyżej, a nie, a nie koniecznie grać. Tu nie będzie akcji, bo jeżeli w ogóle chcemy postrzelać tak naprawdę, to lepiej włączyć na Nintendo Duck Hunt, tam gdzie się ten pies śmiał, dlatego że tutaj jakby nawet nie musimy celować, tak, to gra robi to za nas, to strzelanie jest strasznie kiepskie e, i no nie jest to coś, czego tutaj, na co się powinniśmy tutaj nastawiać, tak. E, ale sami widzicie, no animacje kiepskie, ale, ale już lokacje gdzieś tam e, fajnie można sobie Wykorzystać do naszych sesji, bo to są gotowe lokacje, gotowe opisy, tak? Wystarczy, że przedstawimy je graczom i, i oni będą wiedzieć, będą czuć ten taki mroczny klimat. Niemniej, dużo lepszą grą, i to jest tytuł, który zdecydowanie polecam, ostatni, który sobie dzisiaj z Wami omówię, obiecuję szybko, to jest Sinking City. To jest, to jest studio Frogwares. I to jest 2019 rok. Mamy miasto Oakmont, mamy detektywa prywatnego, oczywiście Charlesa Rida, który ma PTSD, cierpi na wizje, przybywa do tego miasta, bo chce rozwiązać właśnie te swoje wizje. No i przy okazji właśnie wjeżdża tutaj totalnie jak Himen w zagadkę powodzi, która się tu dzieje, więc będą tutaj oczywiście istoty z głębin. Znowu, nie będę Wam spoilować, bo nie o to chodzi, wydaje mi się, że w tę grę warto zagrać, ale to jest ten pierwszy raz tak naprawdę grając w, w grę komputerową w Cthulowych klimatach, to ja miałam takie poczucie, że to jest podobne właśnie do, do sesji, tak? Oczywiście to nadal nie jest dokładnie to samo, ale chociaż uproszczenie. Tak i ta gra naprawdę wciąga. Ja spędziłam w niej 30 godzin, co prawda sama fabuła jest na jakieś 20 kilka, ale ja odkrywałam każdy kąt. To animacyjnie już wygląda dużo lepiej. E, fabularnie jest fajna, aczkolwiek jest proste. Problem mam taki, że zakończenia, które przez całą, do których przez całą grę tak naprawdę chodzimy, wybierając różne opcje dialogowe, bo ta gra nie jest liniowa. Ale mam wrażenie, że wszystko to, co robimy w grze, wszystkie wskazówki, na które wpadamy, wybory, które podejmujemy, a będzie ich tu dużo, i będą dwuznacznie moralne, będą wątpliwe moralnie, co jest super. To one prowadzą do zakończeń, które tak naprawdę kończą się na tym, że to jest bramka numer jeden, dwa lub trzy. Więc to jest takie trochę dopisane moim zdaniem, na kolanie, taki jakby ostatni wybór, tak? I wcale nie jest jakby podbite to całym scenariuszem, całą fabułą. I to mnie bardzo zawiodło. Natomiast powiem szczerze, że ja z tą grą się przeprosiłam i im dalej w las, tym lepiej ona jest napisana, tak, te pierwsze dialogi, tak jak pokazywałam na ostatniej prelekcji, e, no są bardzo toporne, są strasznie kwadratowe i to mnie zniechęciło na początku, ale ja tej grze dałam szansę i urzekło mnie to, że właśnie mamy e, możliwość eksplorowania różnych zakątków okłót, to jest bardzo przejrzysta i ładna gra, to jest e, bardzo jest klarownie, wszystkie mechaniki są wytłumaczone, są super NPC-ci, bardzo dobre voice-overy, e, muszę przyznać, że, że nie nudziłam się słuchając i czytając podanych, podane dialogi. Mamy możliwość, znaną też z Gier o Sherlocku, bardzo fajnie podbudowanych narzędzi, eksplorowania narzędzi śledztwa, bo mamy tak zwany pałac umysłów, tak, i tutaj jakby możemy sobie. E, oprócz tego, że mamy taką, taką wizję, tak zwaną retrokognicję i po śladach trochę jak witanie karterze, jesteśmy w stanie stwierdzić, co się wydarzyło tu na miejscu, tak, e, to możemy jeszcze mamy taką opcję jak Pałac Umysłów i możemy sobie dodawać wskazówki, które znajdziemy, o i w ten sposób właśnie układać i wystąpić wnioski. I tutaj jakby my troszeczkę wyciągamy wnioski, które chcemy, to znaczy wybieramy, tak? I wybieramy ścieżkę, którą chcemy się kierować, czy na przykład zabijemy kogoś na zlecenie burmistrza, czy nie zabijemy, tak? I zrobimy inaczej, postąpimy inaczej. I to jest super fajne. Tutaj dużo spędzimy właśnie na takim typowo lovecraftowskim wynajdywaniu rzeczy z jakichś bibliotek, czy z archiwów, bo to też nam Gra oferuje, że sobie przychodzimy do, do archiwów i na przykład szukamy sobie. Jakichś tam informacji związanych z miastem, tak? Z historią, z postacią, z rokiem, z wydarzeniem i na tej podstawie zbieramy właśnie różne, różne ślady, różne tropy i wskazówki. I to jest, to jest to jest fajne. To naprawdę, jeżeli chodzi o śledztwo, możemy się tym super, super pobawić. Bolą trochę oczywiście reuse asetów, takie same modele, które tutaj będziemy widzieć niemal w każdej postaci. Ale nadal wydaje mi się, że ta gra broni się bardzo fajnie fabularnie, zarówno questy poboczne, jak i to main story, który jest prosty. Oczywiście chodzi o rytuały, nie będę zdradzać więcej szczegółów, ale, ale będziecie mieli co tutaj zwiedzać i czego tutaj bronić i czego szukać. Jest, ta, jest to ciągłe napięcie, jest ta niepewność, jest ten permanentny brak zaufania, który towarzyszy nam właśnie w kontaktach z BN-ami. To jest naprawdę świetnie osiągnięte, tak, nigdy nie wiesz tak naprawdę, który wybór jest dla Ciebie najlepszy, tak, okaże się, okaże się najlepszy. E, tak jak mówiłam, ten, te zakończenia to jest problem i tutaj jakby nie nastawiajcie się na coś wielkiego. E, tutaj fajną rzeczą jest jeszcze jest to, że walutą jest broń i jest amunicja, tak? bo w tym mieście są potwory, są miejsca, w których jest zagrożenie i trzeba z nimi walczyć. To nie jest gra nastawiona na akcję i walkę, bo też ta walka jest moim zdaniem bardzo kiepsko zrobiona, ale są takie miejsca i będziemy musieli rzeczywiście uważać i, e, i pozbywać się tych potworów, odkrywać ten bestiariusz, który jest swoją drogą ciekawy, ale niestety kiepsko to jest gameplayowo rozwiązane. Więc broń jest tu luksusem. Tutaj głównie rozliczamy się właśnie w amunicji. E, Ciekawy jest też budowa leweli, bo ilekroć właśnie mamy, mm, mamy możliwość i jesteśmy zaatakowani przez potworów, przez potwory. Te, te levely są tak zbudowane, te lokacje, że mamy możliwość obiegania ich w kółko, także oni nas gonią. tak. W związku z tym mamy czas, na, e, mamy czas na przeładowanie broni, na zmianę broni i tak dalej, i tak dalej. E, no jak widzicie, sami tutaj NPC ci są naprawdę fajnie budowani o taki, taki, taki gość, którego na początku gry spotykamy, i też będzie tam wybór moralny dwuznacznie i wątpliwie moralny, co, co, co z nim zrobić. E, także polecam. Sinking City totalnie polecam. Zobaczcie sobie, obejrzyjcie, najlepiej zagrajcie, bo, bo naprawdę warto. No i oczywiście, last but not least to jest Bloodborne. Bloodborne już wam nie będę pokazywać, bo to nie jest oficjalnie w oparciu o Lovecrafta, no ale znajdziemy tam nawiązania, tak? Znajdziemy nawiązania do Great Old Ones, znajdziemy taką atmosferę i takie, takie rozwiązania, które mogą przywodzić na myśl, oczywiście, Lovecrafta. I to tyle chyba, to tyle chciałam wam pokazać, bo już musimy kończyć. Singing City polecam. Polecam w 100%, także oddaję głos do studia. Halo, halo, i żegnam się z Wami, do zobaczenia.